Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to oczywiście wrócimy do poprzednich rozwiązań. Mówimy to o tym jasno i zdecydowanie. Proszę Państwa, to co rząd zrobił, to nie jest żadna reforma emerytalna, która ma cokolwiek rozwiązać na przyszłość. To jest dla mnie gigantyczny skandal. Absolutnie nie, znaczy my nie jesteśmy przeciwni temu, aby ludzie starsi pracowali jak najdłużej, ale pod warunkiem, że mają pracę, która ich satysfakcjonuje i mają zdrowie i chcą. Chcemy uniemożliwić pracodawcom istnienie jakichkolwiek mechanizmów, które umożliwiałyby wypychanie ludzi starszych na emeryturę. Ale proszę Państwa, tak drastyczna podwyżka wieku emerytalnego w wypadku pań, prawda, no to jest drastyczna podwyżka, nie ma żadnego uzasadnienia w sytuacji, kiedy ludzie starsi mają ogromne problemy na rynku pracy. Jeżeli ktoś powyżej 50, już nie mówiąc powyżej 60 roku życia, traci pracę, naprawdę, no to jest wielki, wielki problem. A tu nie ma żadnych propozycji, powiesz, dla osób, prawda, w starszym wieku, jeżeli tracą pracę, żadnych. W ogóle sytuacja jest dramatyczna. Tak naprawdę jest to, ta reforma polega na tym, że przestaną wypłacać części ludzi, prawda, emerytury, na które pracowali całe życie. Proszę Państwa, no to jest niebywałe. W wypadku mężczyzn teoretycznie jest to podwyżka tylko o 2 lata. Ale przecież średni wiek życia mężczyzny w Polsce, niestety, takie są dane statystyczne, to jest niewiele powyżej 70 lat. Panie na szczęście żyją dłużej, prawda, ale mężczyźni żyją średnio 70-71 lat w Polsce. Czyli podniesienie im tego wieku nawet o 2 lata. To jest radykalne skrócenie przebywania na emeryturze osoby, która całe życie na tę emeryturę pracowała. Absolutnie nie ma na to zgody. Nie ma żadnego uzasadnienia. Proszę Państwa, a dlaczego 67 lat? Dlaczego nie 66 albo 68? Nie ma żadnego uzasadnienia. Nie ma. Pytany Donald Tusk nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego 67? No, można powiedzieć, że w Niemczech jest ten wiek emerytalny, to jest 67 lat. Być może pan premier jest tak zapatrzony właśnie w rozwiązania niemieckie. Tylko, gdyby był tak zapatrzony, to nie sądzę, żeby akurat umowy śmieciowe, prawda, czy służba zdrowia, jak to tam wygląda, prawda? Czy tam jest tolerowany taki zakres umów śmieciowych jak w Polsce? Wątpię, niemożliwe.